Dla mnie las ma niesamowitą liczbę, pełni niesamowitą liczbę różnych funkcji. Kiedy o tym myślę, zwykle o tym nie myślę, a jak zaczynam o tym myśleć, ile różnych funkcji pełnią, potrafi pełnić, to jest przepiękne. Jako Zieloni podpisujemy się pod manifestem leśnym, bo lasy są dla ludzi i przyrody, a nie dla politycznych oszołomów. Bo jesteśmy... Mamy narodowy wiatr w Polsce. Pięknie. Jest, produkuje się tutaj, a nie musimy go ściągać z Rosji. Więc jeżeli pan chce ściągać z Rosji, gratuluję, powodzenia. Ja jest. Tak jak powiedziałam, w dotacjach 21 milionów złotych, ale chcemy dołożyć do tego również pulę w niskooprocentowanych pożyczkach około 100 milionów złotych. Niskooprocentowane pożyczki na poziomie 1,5 do 2,5% oprocentowania. Mam informację od widzów, że amatorzy, którzy wychodzili, żeby ratować ludzi, żeby dojść do samochodu zagrzebanego w błocie, żeby znaleźć jakieś auto wplecione w drzewa, dochodzili do samochodu, w którym siedziała szóstka, siódemka ludzi. Mówiłem o tych dwóch paniach, tak? Dlaczego Tusk jakoś tak teraz nie chce schować ich na zaplecze? Szczerze? One siedzą już na spakowanych walizkach, czekają tylko na jedną daną, na ilość ofiar. Serio? Moment, w którym wypłynie, no Krzysztof, siedzisz w mediach, lat ile siedzisz, ja w komunikacji, sprzedaży, marketingu siedzę lat 30. To jest najgrubsza żaba, najbardziej wredna, brzydka, oślizła, którą będzie musiał połknąć ten rząd. No właśnie, bardzo dużo plotek. Ja mam pytanie, bo też obiecałem wam, że możecie zadawać pytania. Ja mam całą listę. Pierwsze pytanie właśnie od Maria. Dlaczego nie ma żadnych wiarygodnych informacji na temat liczby ofiar? Jak myślisz? Bo jeszcze nie czas na to. Myślę, że jeszcze nie wiadomo, ilu ich jest. Mam informację od widzów, że amatorzy, którzy wychodzili, żeby ratować ludzi, żeby dojść do samochodu zagrzebanego w błocie, żeby znaleźć jakieś auto wplecione w drzewa, dochodzili do samochodu, w którym siedziała szóstka, siódemka ludzi. Bo jak nie było ostrzeżenia, to ludzie, dostając informacje od znajomych, dostając informacje na ostatnią chwilę, choćby tak jak w Nysie, 10 minut przed zalaniem miasta, jaki masz odruch? Bierzesz z domu to, co najcenniejsze, laptopa syna, dokumenty, paszporty, wsiadasz w samochód i próbujesz jak najszybciej wyjechać. Człowiek chodzący, że tak powiem, przemieszczający się na nogach na otwartym terenie jest w stanie, nie wiem, porwany przez prąd rzeki, jest w stanie złapać się jakiegoś drzewka, nie drzewka, znaku drogowego. Mhm. Samochód jest porywany jak pucha. Czyli co, sugeruje, że ta liczba ofiar może sięgać nawet około setki, a może i nawet... Dużo wyżej. Dużo wyżej. No, Katarzyna Tarnawa, którą znamy z odwagi z czasów właśnie grypy 19, jest uznawana przez wielu ludzi, odsądzana od czci i wiary jako szaleniec, jako foliara, płaskoziemca, antyszczep i tak dalej. No, jest osoba, którą postawiła całkowicie na szale swoją reputację, swoje życie zawodowe jako prawnik. Do niej masa ludzi właśnie, którzy nie boją się mówić, zrzuca informacje. No, od Katarzyny przez moich widzów przypłynęła informacja, że może tych ofiar być nawet ponad 400. Jezu. Plotkę o tym, że jest ponad 100, mamy od zeszłego tygodnia, od wtorku, środy. No, ale ono było zdementowane, słyszałem, że to był fake news. Tak. Żeby nie wierzyć takim informacjom. Ale szczerze, mamy w tej chwili ustawę pana Śmiszka o mowie nienawiści, o zachowaniach, które będą podciągane pod terroryzm. Mamy dwóch ludzi zatrzymanych za szerzenie informacji o szabrownikach i tak dalej. Nasza rozmowa w tej chwili... Jaki jest problem, żeby przed drzwiami stali smutni panowie i stwierdzili, że za informację o tych, nie wiem, takiej, śmakiej czy innej liczbie ofiar macie problem? My nie wiemy, to jest coś, co mnie przeraża, bo mamy de facto od, powiedzmy, soboty świadomość, że Wrocław jest, powiedzmy, że uratowany. Natomiast jeśli mówimy o Kłodzku, jeśli mówimy o Lądku, o Wleniu, do jasnej cholery. Ja jadąc dzisiaj do ciebie autostradą od Wrocławia, ja minąłem chyba z 15 ciężarówek z naklejką wielką pomoc dla powodzian z Olsztyna, pomoc dla powodzian skądś tam. Jechały, słuchaj, w tych hakowcach, czyli takich wielkich kontenerach, które się hakiem nakłada na ciężarówkę. W środku stały traktory, bo ktoś wysłał traktory, wysłał swoją ciężarówkę, żeby pomóc tam odgruzowywać, pomóc odsypywać. Ładny gest. Więc mówimy o sytuacji, że w terenach górskich ta woda zeszła w ciągu kilku godzin. Dobrze, ale jeszcze tak, wrócę do tego, skoro rząd ukrywa tak wielką... Albo nie wie. Albo nie wie, tak? Albo jeszcze nie ma informacji. No to jeśli nagle się okaże, bo mamy dzisiaj informację oficjalną, że jest poniżej 10. Jeśli się okaże, że jest 100, 200, 300, albo jak mówisz 400, no to będzie kompromitacja. Ludzie tego nie wybaczą. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, według raportu francuskiej École de Guerre Économique
Niemcy wydają miliony euro na działania wymierzone we francuski przemysł nuklearny. Finansowane przez rząd federalny fundacje Heinricha Bella, Róży Luksemburg, poprzez różnego rodzaju publikacje, szkolenia, stypendia, spotkania z politykami, z liderami opinii, starają się utrudnić i spowolnić rozwój francuskiej energetyki jądrowej. Fundacja Heinricha Bella działa również w Polsce, współpracuje z obecnymi w tej koalicji rządowej Zielonymi, finansuje kampus Rafała Trzaskowskiego. Nie ma żadnego powodu, a potrzeba wręcz wielkiej naiwności, żeby uważać, że niemiecka agentura wpływu działa w Polsce inaczej niż w Niemczech. Od lat wiadomo, że Niemcy finansują najróżniejsze ekologiczne organizacje, które zajmują się powstrzymywaniem inwestycji w Polsce, w tym inwestycji przeciwpowodziowych. W tym czasie polskie służby nie znalazły ani jednego niemieckiego agenta. Wnoszę o przerwanie obrad do czasu, aż premier Donald Tusk wyjaśni nam, czy całkowita ślepota państwa polskiego względem niemieckiej agentury i agentury wpływu to jeszcze jest głupota, czy już zdrada. Zajmijcie się poważnym przeciwnikiem, a nie bobrami. Ci, którzy protestują, nawet nie mają kierunkowego wykształcenia. Znowu inni protestują i tutaj przypomnę pewnego prezesa fajnej spółki, dużej państwowej, który powiedział, ja znam bardzo wielu naukowców, pytanie komu służą. Więc odpowiadając, kto nimi powoduje, no nie tylko sponsor, ale czasem oficer prowadzący. I mówię to nie bez kozery, bo znałem taki przypadek. Stąd też no, pora o tym mówić otwarcie. To jest gra wywiadów na terenie Polski również. Więc, no nie za ostro, się... panie Grzegorzu? Słucham? Nie za ostro? Nie, nie za ostro. To zostało potwierdzone przez ABW. Będzie pan zaskoczony, ale naprawdę tak jest. Więc my musimy wreszcie mówić otwarcie. My nie możemy się bać tego powiedzieć otwarcie, dlatego że jeśli to powiemy otwarcie, no to może skuteczność różnych takich organizacji będzie nieco osłabiana, dlatego że mnie też próbowano zwerbować. Wywiad niemiecki mnie próbował zwerbować, żebym protestował. Niech to pójdzie w świat. Nie zgodziłem się, ale wiem, kto został z werbu. Ale poszedł pan tak z tym do ABW w takim razie, bo już pan ostro mówi w tej chwili. Poszedł pan z tym do służb polskich? Tak, oczywiście tak, ABW zna wszystkie szczegóły i dostałem informację zwrotną, że miałem rację. Panie ministrze, rzeczywiście pomoc nadchodzi. Ludzie mówią o pomocy, która została udzielona Polakom dotkniętym powodzią i mówią wprost. Ukraińcom daliście więcej niż dajecie nam, którym zmiotło nasz dobytek życia z powierzchni ziemi. I taka jest prawda. I w tym momencie, kiedy ktoś to mówi, ucinacie transmisję w niektórych stacjach telewizyjnych albo wsadzacie ludzi do aresztu za to, że w mediach społecznościowych piszą prawdę o tym, że nie ma pomocy, nie ma zarządzania kryzysowego i za to są ścigani przez policję. Nie tak powinno działać państwo i tak jak powiedziałam. Jako dziecko w taki żołnierski sposób tata ganiał nas, uczył nas biegać. To znaczy polegało to na tym, że mnie i moje siostry jeździliśmy do pradziadka, który mieszkał w domku przy lesie nad Bugiem, przepiękne okolice. Pradziadek zresztą zaraz po wojnie pracował w Lasach Państwowych. No i na ostatnich 3 kilometrach tata wystawiał nas z samochodu i mówił, te ostatnie 3 kilometry biegniecie. No i te moje młodsze siostry umiały się z tego bardzo pięknie wyłgać. Ja, karna, nie cierpiałam tego, ale biegłam te 3 kilometry. No i później weszło mi to tak w krew, do dzisiaj mi to zostało. To bieganie w lesie to jest absolutny sposób na wszystko, wszystkie choroby, niweluje, rozwiązuje, bardzo polecam, najtańszy sposób, terapia, wszystko 10 w jednym. Obecny rząd, tu mówię to z pełną świadomością, wykorzystuje takie katastrofy jak potężna susza w Polsce, która rozpoczęła się w 2015 roku i mniej więcej trwa do dzisiaj, do tego, żeby wprowadzić, żeby załatwić swoje interesy. I przykładem tego był plan Stop Suszy, który teoretycznie przez 4 lata rząd pracował i konsultował w całej Polsce. Plan Stop Suszy za kilkanaście milionów euro z Unii Europejskiej, po czym po cichu w 2021 roku zaparkował tę wielką specustawę i przyjął jednym podpisem jednego ministra, Adamczyka z Ministerstwa Infrastruktury, 3 wielkie załączniki na 594 budowle hydrotechniczne rodem z PRL-u za prawdopodobnie 18 miliardów, ale tego tak naprawdę nikt z nas dobrze nie wie. Prawdopodobnie wdrożenie między innymi właśnie tama, wielka tama w Siarzewie, bo to nie jest tylko stopień wody, to jest tama, której dzisiaj na świecie takich tam
już absolutnie nie radzi się nikomu budować, bo one zubożają społeczeństwo. Dlatego apeluję do Państwa, żebyśmy nie mówili o tych w ogóle budowlach jako o inwestycjach, to są dezinwestycje, to są sposoby na zubożenie naszego społeczeństwa finansowe, ale przede wszystkim zasób podstawowy, jakim jest woda do życia. Nie ma dzisiaj powodu do paniki. Te prognozy nie są przesadnie alarmujące. Dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zdarzenia w jakiejś skali, która by powodowała zagrożenie na terenie całego kraju. No, same liczby mówią o tym, o skali przygotowań i o tym, że jesteśmy bez porównania lepiej przygotowani niż w poprzednich latach. Jest winien. Ludzie po prostu są wściekli na to, że rząd sobie nie radzi. Co nas interesuje elegancko, że tak powiem, siedzący czy zbierający się premier, który ma w kieszeni marszałka Sejmu, bo na, że tak powiem, kłapnięcie jednego zdania Hołownia nie ma nic do gadania, czyli my nie mamy Sejmu, a to jest stan podwyższonej klęski żywiołowej. Ale przepraszam, panie pośle, ale ten marszałek Sejmu to jest wasz koalicjant. Nie, niech mnie pan nie łączy. Panie redaktorze, powiem raz to, co mówią ludzie nasi, co tam jeszcze są PSL-owcy, że trzecia droga to jest zlepek. Tam nie ma żadnego konkretnego ludowca. I to jest, przepraszam, chłopaczek w krótkich spodenkach, który za marszałkiem Zychem powinien teczkę, ale kilometr nosić za nim. Zawsze był marszałek z ZSL-u, z PSL-u w miarę obiektywny, a nie czekający, aż mu Tusk da, czy nie da zgody na zebranie ale Sejmu. Ale to, panie pośle, a pan rozmawiał na ten temat z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Nie, ja z Władysławem Kosiniakiem nie rozmawiam, bo mi podniósł wiek emerytalny kobiet na wsi o 12 lat. Wiosłowanie do tyłu w kierunku epoki kamienia łupanego, które wdraża w życie Prawo i Sprawiedliwość albo Konfederacja, prowadzi do tego, że na nowoczesne auto, ciche, tanie, które nie zatruwa, na nowoczesny dom, który jest docieplony, ma fotowoltaikę, ma pompę ciepła, stać będzie tylko 1% najwyżej zarabiających, najbogatszych ludzi w Polsce. Impulsy, które wprowadza Unia Europejska, są potrzebne po to, żeby każdego Kowalskiego i każdą Kowalską było stać na nowoczesne rozwiązania. I sięgniemy po te dopłaty, 272 miliardy złotych, więc musimy jak najszybciej zagłosować za demokratyczną opozycją, która będzie umiała sięgnąć po 272 miliardy złotych i zainwestować je w to, żebyśmy wszyscy czuli się lepiej, byli zdrowsi, mieli nowoczesny transport publiczny i było nas stać na nowoczesny samochód. Każdy z was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi. A nie, że wy będziecie dzwonić do niego i pytać i opowiadać mu, że jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał wam badania profilaktyczne, będzie was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty, który powinien być blisko domu, w domu zdrowia, który w powiecie się organizuje i w którym zebrane są wszystkie usługi z laboratorium analitycznym, z lekarzami specjalistami, z podstawową nocną, świąteczną opieką zdrowotną. Dzisiaj kolejny na głupota rządu PiS. Posłowie Ziobry mówią, że węgiel to przyszłość i powinniśmy w niego inwestować, bo nam się to po prostu opłaca. Spójrzmy więc na fakty. Skoro węgiel nam się opłaca, to dlaczego rząd musi dopłacać miliardy złotych do kopalni węgla, które przynoszą ogromne straty? Polska Grupa Górnicza ma dostać do 2031 roku łącznie 20 miliardów złotych dotacji. Czyli węgiel jest tak bardzo nieopłacalny, że nie dość, że nie przynosi nam zysków, to musimy jeszcze dopłacać tak kosmiczne pieniądze do jego produkcji. I gdzie tu logika? Czy jestem za likwidacją gotówki? Oczywiście, że nie. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Oni planują systematyczne, z zimną krwią, wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. To słowa Donalda Tuska o planach PiSu. Partia Kaczyńskiego regularnie niszczy nasze relacje ze wspólnotą europejską. Zablokowali środki z Krajowego Planu Odbudowy. Niszczą wymiar sprawiedliwości. Blokują granicę ze Słowacją, a granica z Białorusią jest zabójcza dla uchodźców i nieszczelna. W efekcie czego Niemcy wprowadzili wyrywkowe kontrole na granicach. Widzicie to?
powolne, regularne odcinanie nas od Europy. Taka jest stawka tych wyborów. Jeżeli PiS wygra te wybory, to będziemy przypominać Węgry albo Białoruś. Jeśli wygra demokratyczna opozycja, na nowo będziemy liczyć się w Europie, a Polacy będą bezpieczni. Idź na wybory 15 października i zagłosuj za Polską europejską. Metody i techniki manipulowania ludzką świadomością są naprawdę śmietne i wyrafinowane i kreuje się taką władzę, żeby się ludziom wydawało, że to są nasi liderzy, nasi przywódcy, którzy odpowiedzialnie, mądrze w naszym interesie pracują, w służbie, prawda, naszej, i my musimy dla nich pracować, za nich ginąć i walczyć, bo to jest coś dobre dla Polski i Polaków. A to jest właśnie nieprawda. Dajemy się oszukiwać i nabierać. To wcale nie jest władza nastawiona na to, żeby realizować nasz interes. Tylko przeciwko nam skierowana. A tylko mają skuteczne narzędzia i metody inżynierii społecznej. Czyli głównie narzędzia propagandowe, czyli wykorzystywania różnych technik dotarcia do masowego odbiorcy. Jeżeli my sobie tutaj gadamy, to dociera do paru osób. Jeżeli zajmiemy się propagacją tych treści, to dotrze do kilkudziesięciu, do kilkuset osób. A oni mają techniki i metody, że całą swoją głupotę, łajdactwo wciskają kilkudziesięciu milionom ludzi. Więc oni mają narzędzia komunikacji społecznej, a właściwie są to narzędzia manipulowania tłumem, takie, że ci ludzie dają się skutecznie ogłupiać, oszukiwać, a nawet wysyłać na jakieś bezsensowne wojny. No niestety nasz przeciwnik ma ogromną przewagę. Oni są strasznie cyniczni, a dysponują przeciwko nam owocami naszej pracy. I my nie mamy z czego nawet zbudować narzędzi komunikacji społecznej. Z czego my mamy wydawać gazetę, jeżeli nam zostaje tylko na przeżycie? A oni mają nasze pieniądze i oni mają stacje telewizyjne, oni mają portale internetowe, oni mają największe periodyki. Robione z całym cynizmem pod publikę. To nie są pisma wartościowe. Oni postępują mniej więcej tak, jak dilerzy narkotyków. Żeby zarobić na narkotykach, to trzeba ludzi najpierw namówić na pierwsze porcje, żeby ich uzależnić. No to pierwsze porcje daje się tak, żeby smakowały. Dobra, wszmuglowuje się dzieciaczkom jakieś tam LSD jakieś narkotyki w dobrych ciasteczkach, w drinkach, prawda, w których się nie czuje, że tam coś jest, ale się uzależnia. Gdyby wódka była bardzo niedobra, nie smakowała, to nie byłoby alkoholików, bo każdy, kto by pierwszy raz spróbował, już by drugiego kieliszka nie spróbował. Więc daje się najpierw dobre winko, potem jakiś tam ładny drink, prawda, żeby uzależnić. I metody propagandowe są takie. Robi się gazetę, żeby była ciekawa. Żeby ludzie chcieli oglądać. I stąd zawsze tam te wszystkie gołe baby muszą być, prawda? Bo to oko się na tym bierze. Ale tato ma, prawda? Tutaj aż się ręce pocą. I wszyscy to przeglądają, bo to jest ciekawe, bo to jest sensacyjne. I przeglądają. Ale tworzy fałszywy obraz świata, bo w tej prasie, nawet jeżeli nie ma oczywistych kłamstw, zdarzają się, ale jeżeli nawet nie ma oczywistych kłamstw, to 80% wiedzy o prawdziwym funkcjonowaniu świata społecznego i gospodarczego nie istnieje w ogóle. I ludzie sobie tworzą zupełnie fałszywe wyobrażenie o tym, jak ten świat funkcjonuje. Przecież absolutnie nie jest dziełem przypadku, że po upadku PRL-u najpierw wszystkie tytuły polskiej prasy przejęli niemieccy wydawcy. Bo potem ta prasa, nigdzie nie pisały żadne media o tym, że Niemcy przejmują banki i kapitał w Polsce. Prawda? Nie, urząd cenzury już nie zakazywał. Tylko wydawcy, właściciele jedne tematy dopuszczali, a inni nie. I Polacy nie byli o tym informowani i nie wiedzieli, w jakiej rzeczywistości żyją. I nasze banki zostały kupione za ułamkową wartość, czyli w połowie oddane za darmo zachodnim dysponentom, i oni wiedzieli, co się w Polsce opłaca, a co nie. I to, co się opłaca, to wykupili, a to, co do czego trzeba było dopłacać, zostawili nam. No po prostu jest to ewidentna władza okupacyjna, a ona i jej fundamentem jest manipulowanie stadem niewolników i parobków. Manipulują bardzo skutecznie. Naprawdę ludzie pod wpływem mediów, nawet pod wpływem internetu, choć to już jest stosunkowo wolne medium, nawet pod wpływem internetu są skutecznie ogłupiani. Proszę księdza,
I znów powódź w Polsce. Niedawno była to powódź przesiedlanych do Polski Ukraińców. Dzisiaj walczymy z powodzią, która niszczy życie i mienie polskich obywateli. Dlaczego jednak dla powodzian rząd organizuje i wspiera różne zbiórki, czy to finansowe, czy materialne, a dla Ukraińców po prostu dawał z budżetu państwa, z pieniędzy Polaków, nie konsultując się i nie pytając o zgodę samych zainteresowanych, czyli właścicieli pieniędzy? Rząd nasz nie reprezentuje naszych interesów. Jest rządem agenturalnym, który wykonuje zlecenia obcych mocodawców. Nasi rządzący to marionetki, to wynajęci niewolnicy, to ludzie zaprzedani, którzy każdym faktem udowadniają, że służą komuś innemu. Kraj nasz jest zerowiskiem, naród jest stadem upodlonym przez tych władców światowych, którzy mają swoich przedstawicieli w rządach zmieniających się, takich czy innych. Ta powódź to nie jest rzecz, która się wymknęła spod kontroli, tylko to jest rzeczywistość zaplanowana, zorganizowana i przeprowadzona. Ale jeżeli już pójdziemy za tezą, że to jest nieszczęście, które nie musiało tak zafunkcjonować, to co tu jeszcze robią w naszym kraju Ukraińcy? Trzeba już podziękować jako dobrzy gospodarze gościom. Niech sobie idą do siebie na swoje, skończyć z socjalem, z przywilejami. I teraz to, co dawano Ukraińcom, trzeba dać tym naszym topielcom, tym powodzianom, którzy stracili czasami wszystko. Bo infrastruktura miast została zniszczona jak po bombardowaniu, jak po jakiejś wojnie, na przykład II wojnie światowej. I połacie kraju są w takim stanie. To jest upodlenie ludzi do dna. Za to odpowiadają urzędnicy wyższego i średniego szczebla. Ta bezkarność urzędnicza sprawia, że oni się w ogóle nie starają. To są amatorzy, którzy nie mają pojęcia o tym, co robią. Bo gdyby reagowano właściwie, kompetentnie na informacje, że nadchodzi woda, że trzeba wodę spuścić do polderu, że trzeba to czy tamto zrobić, gdyby to właściwie robiono, to powinno być robione z precyzją zegarmistrzowską, to ta woda by przepłynęła i nieszczęścia by nie było. Bo do tych nieszczęść trochę jesteśmy przygotowani. Tak zwane poldery były przygotowane mnóstwo lat wcześniej, co najmniej w XVIII wieku, przez zakon cystersów. Czyli przez kościół, który jest tak niszczony i obecnie i w tamtych czasach również. I dałoby się na tereny zalewowe, na poldery skierować tę wodę, nie byłoby dramatu. Bo terenów takich u nas w Polsce nie brakuje, tylko potrzeba gospodarza rozumnego, który przewiduje przyszłość. Ale jeżeli pan przedsiębiorca pozwala sobie dla ratowania własnego tyłka i własnej fortuny i zalewa ludziom mienie, pola i osiedla, no to jest zbrodnia, która przewyższa karę śmierci nawet. Człowiek jest teraz spłukany do suchej nitki, z wszystkiego co ma, niech naprawi zło, które uczynił. Podejrzewam, że jego fortuna na to nie wystarczy. Ale taka bezkarność, taka swawola, ja podejrzewam, że tutaj nic nie będzie. Nikt nie będzie ukarany. Wszyscy się obmyją, wytłumaczą i jak zwykle nie będzie winnych. Tylko ludziom pozostanie gorycz, rozpacz, łzy i bezsilność. Ta sytuacja wymaga albo gniewu, takiego terrorystycznego, albo spojrzenia wiary i cierpliwości. I jakiejś mądrości. Dochodzi do pytania, czy tu jeszcze w tym kraju cokolwiek warto jest sens. Być może jest to program na wyludnienie nas z Polaków i na osłabienie nas, byśmy byli coraz bardziej na kształt Palestyńczyków. No być może jest to kolejny segment palestynizacji naszego kraju. I dlatego to nam zgotowali, bo taką powódź da się już zorganizować opryskami lotniczymi i wtedy mamy nadmierne opady tam, gdzie ich nawet nie było długo. Być może nam to zrobiono, oni to wiedzą. Ale akcja ratunkowa i przeciwdziałanie temu mogło być skuteczniejsze. Tu nie wystarczy, że pan rządzący krawacik zdejmie i przebierze się za Tuska, by na roboczo wyglądać zatroskany, bo jego obecność wśród powodzian najwyżej denerwuje, tylko to nie ma nic do gadania, nic do zdecydowania, że się helikopterem przyjedzie i zobaczy, to co to daje. Rządzący wśród powodzian, a po co on tam jest? Przeszkadzać służbom ratowniczym? To nie ma sensu. To nie ma sensu. To lepiej jak ten drugi rządzący, niby rządzący był w tym czasie w Ameryce i przynajmniej nie przeszkadzał. Niechby tak było. Nie mamy prawa, nie mamy procedur właściwych, nie mamy ludzi ofiary, mądrości. Mamy potworny egoizm milionów funkcjonariuszy, urzędników i tych, którzy powinni, ale nie wywiązują się z tego. Polskie safandulstwo, przeczekiwanie prowadzi do tego, że mamy kolejną taką sytuację. To, co na 20 lat, to, co się zdarzyło ponad 20 lat temu, nie nauczyło wielu niczego. I nasi rządzący praktycznie nie biorą odpowiedzialności za nas, za kraj, z wyjątkiem tego, że nas zadłużają na wszystkie pokolenia do końca świata, abyśmy byli niewolnikami, Palestyńczykami Europy. Proszę księdza, dobrze pamiętamy, jak szybko uwinięto się z przesiedleniem do Polski Ukraińców. Jak szybko znaleziono im kwatery, hotele, miejsca w prywatnych domach, za co polski rząd płacił pieniędzmi polskiego podatnika. Powodzianom natomiast rząd polski pożyczy ich własne pieniądze z pewnym oprocentowaniem.
a Ukraińcy mogli liczyć na kredyt bez procentu. Czy przy tak upokarzających Polaków działaniach rządu jest w końcu jakaś szansa, że Polacy zrozumieją, że stali się we własnym kraju narodem drugiej, jak nie trzeciej kategorii? Czy w końcu zrozumieją, że nasi dręczyciele wprawdzie działają pod dwoma różnymi partyjnymi szyldami, ale tak naprawdę to jedna i ta sama partia, która nie dba o interesy Polaków, tylko o interesy innych narodów? Nie wiem, czy to się stanie. Polacy są już niewolnikami zrezygnowanymi. Już wiedzą, że źle, ale Polakom brakuje energii, zjednoczenia, zaufania, odwagi, męstwa. Brakuje cnót. Dlatego będą płakać i nic nie zrobią. Jak dziecko w piaskownicy pokrzywdzone. Tacy są obecnie Polacy. Odwoływanie się do zrywu solidarnościowego to jest mit. Solidarność była przez agenturę organizowana dla celów ówczesnej władzy. Solidarnością się posłużono i solidarnością się posługują. Gdy była w narodzie jakaś siła, jakaś solidarność, jakaś mądrość, jakiś ośrodek inicjujący, to coś by się tutaj dało zrobić. Natomiast obecna nawet solidarność zawodowa to wszystkim reprezentuje interesy tych, którzy są szefami Solidarności. No, tak zrobiono, żeby organizacje związkowe znieczulić na biedę i pozbawić znaczenia. Mówię o Solidarności. No, co my jeszcze mamy? Wojska nie mamy. Policji mamy mało. Może i lepiej, że mamy mało, że mamy taką policję, to lepiej niech ich będzie mało. My nie mamy nikogo. My nie mamy nikogo, do kogo możemy się odnieść. To jest dramat. Proszę księdza, pobierane są drogowe opłaty od przewoźników, którzy wykonują transporty dla powodzian. I w sumie byłoby to może jakoś jeszcze strawne, gdyby nie fakt, że ci sami przewoźnicy zwolnieni są z takich opłat, jeśli transport z pomocą humanitarną jedzie za naszą wschodnią granicę. Wiemy też, że Polska odbudowuje szpitale na Ukrainie, chce się również przyłączyć do odbudowy kamienic i szkół we Lwowie. Oddaliśmy również sprzęt strażacki, samochody pożarnicze, sprzęt ratownictwa medycznego, agregaty pompowe, namioty wraz z wyposażeniem itd. i tym podobnie. Czy ksiądz uważa, że takie działania, to rozdawnictwo będzie nadal kontynuowane pomimo powodzi, chociaż są tak duże potrzeby i braki w Polsce właśnie szczególnie teraz? Czy rządzący ośmielą się na kontynuowanie rozdawnictwa, a może na okradanie Polski Polaków będą mieć przyzwolenie samych Polaków, którzy nadal będą ulegać medialnej propagandzie, która im znowu wytłumaczy i wmówi, powódź jak powódź, najważniejsze, aby bomby na nas nie spadały? Bomby nie będą spadać, bo okupantom się nie opłaca niszczyć infrastruktury, dlatego bomby nie będzie niszczącej budynki, natomiast to jest coś gorszego niż bomba. Polaków w naszym kraju mamy niewielu, mamy poliniactwo, ludzi bez mózgu, bez orientacji, produktem medialnego oddziaływania. Ja myślę, że to co jest, to będzie kontynuowane tylko bardziej po cichu, w ukryty sposób, dlatego że okupanci nasi zaprojektowali sobie, żeby Polskę przepełnić Ukraińcami, żeby doszło do tak zwanej hybrydyzacji, zainstalowania Ukraińców na terenie naszym, by zrobić taką mieszankę narodowo-biologiczną. I w tym celu Ukraińcy są zachęcani socjalem, darmowością, aby tu się osiedlali i tu się rozgospodarzyli. A jest to, nie, naród to za dużo powiedziane, jest to grupa społeczna kryminalna, bez kultury, bez ambicji, bez moralności. Oni są w przewadze tej takiej wojenno-zbójeckiej i tutaj się zachowują, tak by byli panami. No ale im na to dozwolono. Należałoby zrobić powrót Ukraińców na Ukrainę. Podziękować im za obecność i Polska dla Polaków. I tak ma być, tak powinno być. Ukraińcom ziemi po terenach Polski przedwojennej nie brakuje. Im brakuje już ludzi i rozumu, a ich życie jest bardzo uciążliwe. Nie chcemy takich sąsiadów. Ksiądz wspomniał już na początku, że właśnie mogła być to zorganizowana akcja z tą powodzią. Jest coraz więcej również dowodów na hipotezę, że rząd polski zlekceważył ostrzeżenia o ulewach i nie zapewnił możliwości retencji wody, zablokował spuszczanie wody ze zbiorników retencyjnych, aby w ten sposób uzasadnić politykę klimatyczną wysychającymi rzekami. Czy Polacy w tej sytuacji powinni w końcu mimo wszystko twardo się postawić i nie pozwolić, aby również i tym razem winni wykręcili się odpowiedzialności za własne czyny, tak jak to było za czasów covidowych, kiedy bezprawnie zamykano ludzi w domach, szykanowano za brak maski czy szantażowano, kiedy ktoś nie dał sobie wstrzyknąć znanego preparatu o właściwościach trujących. Ludzie, wiemy, że przez te działania rządu potracili również majątki, przedsiębiorstwa, pracę, no i oczywiście życie. Czy jednak mimo wszystko przysłowiowa kropla wody przeleje się w końcu podczas tej powodzi? Czy musi się zdarzyć coś naprawdę nie z tej ziemi, aby wstrząsnęło to Polakami i ich obudziło? Może właśnie mimo wszystko ta powodź będzie tą przysłowiową kroplą w szklance wody? Nie wiem. Na terenach powodziowych przecież zwyciężała obecna ekipa rządząca w tak zwanych wyborach. Jeżeli to były w ogóle wybory dopilnowane czy nie. Ręce opadają. Boli tego, kogo boli. A poza tym inni żyją swoim dotychczasowym życiem. Nasza postawa politycznego wyrobienia, świadomości, reakcji jest na poziomie dzieci przedszkolnych.
Dlatego tym łatwym łupem dla naszych oprawców, robią z nami co chcą. No co by tu musiał spaść? Ogień na cały teren Polski z nieba? To będzie rozpacz, ból, ale czy to ludzi wychowa, zmieni? Nie wiem.